betale for taxi. Lad mig med nogle lage, for du mig så tæt. Every time I let us some more like an even night. W kolejnym odcinku z The Sims 2 z rodzinką Biedak. Jesteśmy wciąż na naszych wakacjach w Trzech Jeziorach i właśnie wszyscy się budzą i widzę, że tu Balbina jest w dobrym stanie, właściwie to chyba wszyscy są w świetnym stanie, tylko mała Anielka mogłaby się wykąpać, ale tutaj jest Błażej, widzę, to może niech się tu wykąpie albo weźmie prysznic, będzie szybciej. No i myślę, że nie ma na co czekać, trzeba wzywać taksówkę, chociaż pogoda na mnie dopisuje, no ale... Albo dobra, poczekamy, aż przestanie padać. Bo nie chcę za bardzo chodzić z nimi w czasie deszczu, bo piorun może ich trafić, a ja nie chcę kolejnych trupów w rodzinie. Także... Okej, ona tam idzie podziwiać sobie kogoś. Ja im tutaj znajdę jakieś zajęcia, tylko że... Aha, oni tutaj nie mają żadnej komody. Mam rozumieć. To słabo, dosyć. Bo chciałam, żeby on się przebrał, a nie łaził mi w tej czerwonej, uroczej piżamce. No ale okej. Co to, co? Aha, on ma ten komiks, a może go czytać? Sprawdź obsługa, informacja zabawia, że też się więcej... Nie może go czytać. Bez sensu. Kupił i nie może go czytać. Wszystko tu jest bez sensu. Ale, może niech tu podejdzie. Skoro jest taki deszczowy dzień, to może niech podobada gości. Bo czemu by nie? Och, nie mogę mu tego i tak wyjąć. Myślałam, że będę mogła. To nic, kupię. Kupię mu tą gitarę. Żeby się coś działo. I skoro już mogę, to... tak. Kody. Ale chcę bardzo go przebrać. Po prostu. Więc... I występuj. Myślę, że country tu będzie pasowało. No, i akurat słońce wyszło, no. Chodź oglądać syna. Mogą jakoś oglądać? O, pieniądze mu wrzucają. No, ale dobra, już też przestał padać. Mój mini. Także... Zadzwoń po tą taksówkę. Jedziemy na jakąś polanę. Czy co to tam było? Wszyscy oczywiście. No, Cyril się wyrobił z tą grą. Nie można powiedzieć, że nie już ma 9 poziom kreatywności. Także super. Będzie z niego Rockman, będzie. Tak, i byliśmy ostatnio na pola w parku, tak? To teraz pojedziemy na tą polanę, no bo niestety nie ma za dużego wyboru. Koniec. Zbierz te pieniądze, ja to sprzedam, bo i tak w innym miejscu będę musiała to od nowa kupić, także... O, 200 zł zarobił. Dobry jest. Dobry jest. Raz, jedziemy. Aniela. No, co nam telewizor? Na wakacjach jesteś. I oto pola na tartaku, tutaj mamy chyba najwięcej rozrywek. Także bardzo fajnie, nie będziemy się tu nudzić. Wow, jaki fajny drwal!
Wow, znaleźnikami. O, jest też coś do jedzenia, także super. No i bardzo fajnie. Nareszcie coś ciekawego mogą powiedzieć. Ona tu już chce biec po belce, także proszę cię bardzo. Wy macie takie pragnienie jakieś? O, ty też chcesz? Świetnie. Czemu ty chcesz tańczyć? Chcę ci biec na belce. Ogar, dziewczęta, ogar. A ty znowu kogoś chcesz poznać, tak? Dobra, Cyril, ja ci powiem, że to jest bardzo dobry pomysł, bo twoja mama potrzebuje przyjaciół. Także... poznajesz go? Jaka jest studnienie w piersi? Poznaj tą panienkę. A właśnie, popatrzmy, jak to Balbina sobie radzi. Średnio. Anielka tak samo. Jak i matka, tak i córka. To po prostu nie podlega wątpliwościom. Tylko tutaj zaznaczę... Dobra, z nim możesz... Wszystko jedno, z kim się zaprzyjaźnisz. Aha. Aha, dobra, bo już... Bo już mi się wszystko myli. Gdzie ta dziewczyna, co tu była? Nieważne. Weź z nim porozmawiaj. Daj go zabawiaj. Opowiedz mu historię o tym, jak będziesz sławny i bogaty, bo będziesz sławnym rockmanem. I lepiej, żeby chciał się sam zaprzyjaźnić, bo kiedyś będzie tego żałował, tak? Powiedz mu to. Trzeba ci jak na razie to idzie. Dobra, na razie cię zostawię. Dziewczyny nawet tutaj się męczą na tej belce. Chodź, porzucaj tym teraz dla odmiany, bo ta mała nie może, bo jest za mała. Jeszcze tego brakowało, a on sobie może pooglądać tutaj te wszystkie dziwadła. O, może wędkować. Fajnie. Wieczorem sobie możemy rozpalić ognisko. No widzisz, jakie szczęśliwe dziecko, to jest absolutnie wspaniale. Tak jest! Możesz go zaprosić? Więcej baw się po całym zabawie. Poproś o porady do drzwi. Zaproś... Nie możesz go. Opowiedz prosić żart, wiesz co? Swojemu synowi takie żarty. Ja wiem, że on już dorosły, ale wiesz, Balmina. Koleś, stań się szybciej naszym przyjacielem, bo nie będę spędzać tutaj całego dnia z tobą. Co tam pisało, nie przeczytałam tego. Nieważne. Balbina już jest głodna. O, Anielka sobie łowi ryby. Smażone kawałki kurczaka na leśniki, opiekane sum. Weź sobie opiekanego suma. Tak klimatycznie. I co, jak wam idzie? Co tak, wszyscy chcą się ze sobą witać. Patrz, jaki ty jesteś popularny po prostu. O, powiedziałeś mu, że twój tata nie żyje. W sekrecie. To była twoja plotka. Brawo, ty. Potem ją tutaj zabajali. Powiedz historię o tym, jakie będziesz sławny i bogaty niedługo. Wszystkim to opowiadaj. No powiedz o swoich podróżach. Balbina tam zajada. Anielka jak się ma, całkiem dobrze. A nasi chłopcy? Oni też są szczęśliwi. O matko, on chce wszystkich do wszystkiego nakłaniać. Prawdziwy adwokat. Tutaj ktoś chce iść na wykłady i się uczyć. Kurczę, jesteście na wakacjach, chłopcy. Wyluzujcie. Aniela może zaprosić braci. Nie wiem, czy oni mogą tak... Gdzie oni są w ogóle? Zaproś. Powędkujcie sobie razem. Balbina się tutaj odpręża. A niech idzie skorzystać z toalety. Nie ma za wcześnie, żeby rozpalać ognisko. Ono jest już trudne w ogóle, a tutaj nie ma nigdzie prysznica.
Przyłącz się, Julio, baga. Idź też, powękuj. Co cię tak znudziło, Cyrylu? Blondyna, nie bądź taka nudna. Czemu obgadujesz swoją mamę? Oj, Cyryl, Cyryl. No i proszę bardzo. Nie chcesz się przytulać? Dobra. Opowiedz jej jeszcze dobrze. Ha. Dobra. Koniec. Zdobyłeś przyjaciół, możesz zrobić ciku. Możesz też coś się pobawić tutaj trochę. O. Super. Rodzinne wędkowanie. O, jaką rybę złowiłaś, Balbina. Niezła jesteś to. Proszę bardzo. O, jakie ryby. Okej. Okay. Nieźli są, nie powiem. A Anielka coś w ogóle złowiła? U, ona już jest zmęczona, ale złowiła. Co to jest? Pstrąg tęczowy, olbrzymi sum. Takie małe dziecko złowiło takie ryby. Wow. Czemu ona tak szybko się męczy? Zrób siku. Wszyscy są tak zmęczeni? Nie. Ale oni tutaj się jakoś tak szybciej męczą, nie wiem. Nie chcę, żeby tak szybko byli zmęczeni. Cyril też nie. Cyril w ogóle jest szczęśliwy. Zaproś. Trzeba tych pachołków tutaj zapraszać, bo... Siadaj przy tym ogniu. No, wszyscy się rzucają na to ognisko teraz. Cicho bądź, Balbina, wiem, że jesteś brudna. A zapomniałam, że to są urwalki. A ja oczywiście chcę kupić gitarę. Dla... Czemu mogę postawić? Dla Cyryla, żeby mógł dać występ. Występuj. Country. O co ci chodzi? Idź umyj ręce kilka razy. Oj, teraz tak się zajęła. Występy Cyryla to po prostu codzienność. To jest twój syn! Nie płać mu! Idź stąd, kobieto! Zajęłaś umywalkę! Uuu, Błażej, zakochałeś się? Ksenia naprzód? Nieźle. Dobra, zrzemnij się na tej ławce, skoro musisz. Babina tam ostro myje ręce, żeby jej się podniosła higiena. O, kochany braciszek, też nas wspomaga nasz budżet rodzinny. Powoli też będziemy zaraz wracać znowu. Bo nam tutaj Anielka się drze, że jest wykończona. Nie możesz się tu zdrzemnąć? Nie możesz. No to przykichane. Czemu wrzucasz mu pieniądze? Jakie są nasze pieniądze, Balbina? Opowiedz, do tego chodzi i opowiada sprośne żarty wszystkim. Daj mi go przyjaźnie. Dobra, Balbina dzwoni po taksówkę, bo córkę trzeba położyć spać i chyba zostanie nam jeszcze jeden dzień, ale nie zjedliśmy nic fajnego. My
zadzwonić po taksówkę, a nie... Do domu jedziemy wszyscy. Ile tam nazbierałeś pieniędzy? Znowu? Wow! Ty to niezły jesteś. Może ty tak będziesz zarabiał na życie w ogóle. No siema, siema. Podoba ci się gra, nie? Dobry jestem. Dobra, koniec. Jedziemy do domu. Bo siostra zmęczona. Chodź, mała. Pójdziesz spać w końcu. Wróciliśmy do hotelu. A ja zapomniałam sprzedać tamtej gitary Cyryla. Cholera. No trudno. Trudno, już więcej nie kupuję. Koniec, koniec, koniec. Co ta Barbina taka? Zadowolona. Dziecko biedne, padnięte, idzie spać, to niech idzie. Dorośli tutaj mogą jeszcze coś... Ktoś jeszcze jest głodny? Trochę. No to możesz w sumie... zamówić dla wszystkich. Zamów łososia. Balbina, skończ z tymi dowcipami, co ty taka śmieszka się zrobiłaś? Idź se do sauny. Zrelaksuj się trochę. Wszyscy tak ubrani tutaj jak w góry. W sensie no, na tereny leśne i tak dalej, a my tak jak na lato. No ale cóż. Kto tu się kąpie? Danan. Super, dopisz i przynoś żarcie. A ty możesz wziąć prysznic. W tym czasie. Dziecko, idziesz spać w końcu? Doczłapiesz się do tego łóżka? Bożej! Tobie się chyba coś pomyło. Biedne dziecko zmęczone po całym dniu. Ale to dobrze, to znaczy, że zabawa jest świetna. O, Balbina jaka. Twarda baba. Wow, co mnie tak wyrzuciło? Dobra, bo tu trzeba kończyć, bo... Ej, weź zjedz, ja tutaj zamówiłam indyka. Znaczy, łososia. W sumie Balbina też może sobie wziąć talerz. To kosztowało 150 simoleonów, hello. Jeść mi to, bo się zepsuje. Boże, też bym mógł zjeść. On się kąpie chyba. Tak. Ale mam nadzieję, że się poczęstuję. Właśnie, Damian zajął łóżko Cyrylowi, także on i tak śpi. A w sumie ostatnio spali razem. No ale... Nie sprzątaj, chyba tutaj jest jakaś pokojówka, płacimy za ten hotel, więc... No, także każdy i tak chodzi spać jak chce. Balbina w ogóle nie jest zmęczona, także nie wiem. Będę musiała z nią coś porobić przez noc. Ale i tak kończymy odcineczek, bo to nie ma co. Pokaż mi tutaj. Ona musi się uczyć sprzątania i logiki, ale tutaj nie mam jak. Tutaj nidy rydy, bo tutaj się odpoczywa, wakacje są, także nie ma co. No to weź od razu się wykąp. Boże, chodź jeść! No. Nie żałuj sobie. Wszystko na koszt mamy. No dobra. Już mamy północ, więc ja sobie kończę ten odcinek. Został nam jeszcze jeden dzień wakacji, ale to już w kolejnym odcinku. Także do usłyszenia i pa, pa!